Marynarka wojenna Republiki z ery Wojen Klonów często utożsamiana jest z gwiezdnym niszczycielem typu Venator. Nie dzieje się tak bez powodu, ponieważ Venator bardzo szybko stał się trzonem marynarki oraz w przeróżnych materiałach był ukazywany najczęściej ze wszystkich okrętów Republiki. Tematem tego filmu nie będzie jednak Venator, a jeden ze statków drugiego planu, okręt szturmowy typu Aklamator. Przyjrzymy się zaletom Aklamatora, jego kluczowej roli podczas wojny oraz postaramy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego nazwany został przełomowym projektem wojskowym, który odmienił sposób prowadzenia wojen. Na szczęście dla Republiki, Quad Drive Yards nie dołączyło do Konfederacji Niezależnych Systemów, ponieważ lata wcześniej obrali stronę kanclerza Palpatina. Aklamator został zamówiony bezpośrednio przez Kaminoan w ramach tajnego projektu Icefang, którego realizacją zajęła się Rotana Heavy Engineering, a więc jedna ze spółek Quad Drive Yards. Aklamator, w przeciwieństwie do większości okrętów wojennych, nie został zaprojektowany z nastawieniem na prowadzenie starć okręt kontra okręt. Jego przeznaczeniem były bowiem inwazje planetarne. Głównym celem było rozbicie kluczowych fortyfikacji wroga z orbity, zejście w niższe warstwy atmosfery w celu wysłania kanonierek, a ostatecznie, gdy strefa lądowania została oczyszczona, wylądowanie i rozmieszczenie reszty armii. Pierwszym przykładem użycia aklamatora w ten sposób była bitwa o Geonosis. Armia Republiki posiadała wtedy 20 aklamatorów, z czego 12 wylądowało na powierzchni, rozmieszczając potężną armię klonów na różnych polach bitwy. Następnie powróciły do przestworzy, by zapewnić wsparcie orbitalne i tylko kilka okrętów zostało uszkodzonych. Można wytłumaczyć to w ten sposób, że separatyści nie posiadali wtedy floty, ponieważ nie spodziewali się ataku na taką skalę. Niemniej jednak, po ogromnym sukcesie na Geonosis, Republika szybko złożyła zamówienie na kolejnych 1000 okrętów. Okręt szturmowy typu Aklamator swoim wyglądem nie powalał na kolana, a jego design nie dorównywał raczej Venatorowi czy późniejszemu Imperialowi. Jednakże ten wygląd nie był przypadkowy i przede wszystkim dzięki niemu Aklamator był tak skuteczny w swojej roli. Aklamator miał bezpiecznie dostarczyć wojska tam, gdzie żaden okręt nie zdołał tego zrobić. Pierwsze, co mu to umożliwiało, to grube poszycie, które zapewniało ochronę przed wrogim ostrzałem. Aklamator mógł przewozić do 16 tysięcy żołnierzy klonów, 320 skuterów repulsorowych, 80 kanonierek, 48 pojazdów kroczących oraz 36 jednostek SPHAT. Dysponował dodatkowymi 200 tysiącami metrami sześciennymi przestrzeni ładunkowej wraz z dodatkowym hangarem. Posiadając taką ładowność, nie można dziwić się, dlaczego aklamatory były również nazywane platformami ataku naziemnego, ponieważ pomimo swojej sporej pojemności, również mogły lądować bezpośrednio na powierzchni planety. Kolejną zaletą aklamatora było jego uzbrojenie. Okręt posiadał 12 poczwórnych turbolaserów, 24 działka laserowe oraz 4 wyrzutnie torped protonowych. Z jednej strony może to być dość skromne uzbrojenie, jednakże było ono wystarczające do odpierania ataków nieprzyjaciela oraz ostrzału celów naziemnych. Ponadto moc turbolaserów była na tyle potężna, że aklamator był w stanie przeprowadzać bombardowania orbitalne na tyle silne, że równały wszystko z Ziemią w obszarze ostrzału. Z drugiej strony taka siła ognia nie wystarczyła do walki z większymi okrętami separatystów. Pierwszą zaletą designu aklamatora jest generator tarcz. Był on umieszczony wewnątrz okrętu, co sprawiało, że nie był jego słabym punktem, jak na przykład w przypadku niszczyciela Imperium. Najbardziej interesująca część budowy aklamatora, która wyróżniała go na tle innych okrętów, jest charakterystyczna płetwa. Można kwestionować jej wygląd, jednak skrywa ona jedną z największych zalet aklamatora – hipernapęd klasy 06. Oznacza to, że aklamator jest dosłownie jednym z najszybszych statków w nadprzestrzeni w uniwersum Star Wars, tuż za Sokołem Millennium, który posiadał hipernapęd klasy 05. Tak potężny hipernapęd pozwalał aklamatorowi na transport oddziałów po całej galaktyce, w zaskakująco krótkim czasie.
Ostatnim elementem, który przemawia za świetnością aklamatora, była jego załoga. Do obsługi okrętu potrzebne było zaledwie 700 osób. Jest to zdumiewająco mało, biorąc pod uwagę jego rozmiary. Dla porównania, załoga imperialnego niszczyciela wynosiła 37 085 osób. Oznacza to, że personel jednego niszczyciela mógł obsadzić aż 52 aklamatory. Aklamator na początku wojen klonów pełnił również funkcję okrętów liniowych, do czasu wprowadzenia Wenatorów. Z czasem Republika stwierdziła, że z aklamatora przydałoby się zrobić okręt do walk w przestrzeni kosmicznej, co kompletnie nie miało sensu, patrząc na jego pierwotne zastosowanie. Aklamator posiadał również inne warianty, jak chociażby ruchoma baza zaopatrzeniowa czy baza dowodzenia, lub wariant typowego lotniskowca, który zamiast miejsca na pojazdy lądowe posiadał hangary dla myśliwców. Taki wariant aklamatora został użyty podczas bitwy o Munilist, mając na pokładzie 156 myśliwców V-19 Torrent. Aklamator był wykorzystywany aż do końca wojen klonów. Po upadku Republiki został on teoretycznie skreślony przez Imperium, ponieważ uważano, że nie spełniał oczekiwań. Według Imperium aklamator, pomimo tego, że był w stanie przeciwstawić się mniejszym zagrożeniom, nie dysponował wystarczającą siłą ognia i wszechstronnością, aby odeprzeć ataki okrętów liniowych. Z tego też powodu konstrukcja aklamatora została ostatecznie przez Imperium porzucona na rzecz większych, bardziej uniwersalnych okrętów. Jest w tym wiele racji, ponieważ Imperium, w przeciwieństwie do Republiki, nie toczyło otwartej wojny z Sojuszem, w której potrzebowałoby okrętu do desantu całych armii. Zamiast tego Imperium dysponowało kilkoma mniejszymi, bardziej wszechstronnymi maszynami, które mogły pełnić tę rolę, jak na przykład Gozanti czy promy typu Sentinel. Co więcej, głównym celem floty Imperium było kontrolowanie porządku w całej galaktyce. Dlatego też podstawowe przeznaczenie aklamatora nie znalazło zastosowania w doktrynie imperialnej. Tak więc większość aklamatorów trafiło na złom. Te, które pozostały w służbie Imperium, były używane do transportu więźniów lub niewolników, dzięki ich możliwości lądowania na powierzchni. Mam nadzieję, że udało się w ciekawy sposób przedstawić wachlarz zalet aklamatora oraz jego istotną rolę we flocie Republiki. Dajcie znać, co o tym sądzicie i czy interesowałyby Was materiały o innych okrętach, czy to z wojen klonów, czy może z innych okresów. Zachęcam do subskrybowania kanałów Moraband po więcej materiałów. Do usłyszenia i niech moc będzie z Wami.